Dzień dobry Państwu. Już zakończamy połowy ekstremalne w Nyksund. Ostatnie dni były bardzo ciężkie, nie było pogody. Choć teraz też nie jest najlepiej. Przypatrzcie się, jaki potężny front idzie ku nam. Musimy spływać, bo za chwilę... Dzień dobry Państwu. Zakończamy ekstremalne połowy w Nyksund. Pogoda nie dopisuje. Ostatnie 10 dni były bardzo ciężkie. Teraz proszę zobaczyć. Idzie potężny front. Musimy szybko kończyć i spływać, bo zaraz będzie szkwał. No, dzisiejsze połowy dosyć udane. Niczego sobie. Ale tak jak widać, proszę zobaczyć, idzie potężna burza śnieżna i musimy kończyć. Dziękujemy ślicznie i zapraszamy. Na koniec jeszcze rybka piękna. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Witamy znowu z pięknego Westerhallen. Najpiękniejszy wysep w Norwegii. Kończymy ekstremalne połowy w miejscowości Nyksund. No, dzisiaj pogoda, ostatni dzień, nam dopisała. Chłopaki. Tak jest. Widać z daleka Westerhallen piękne. Całe półwyspy ośnieżone. Hello, przyjacielu. Hello. Jesteśmy na wizji. I tak, proszę Państwa. Małych, takich troszkę większych. No, nie powiem. Niczego sobie. Połowy udane jak zwykle. Dziękujemy ślicznie i zapraszamy. Żegnamy się pięknymi widokami. Oddali widać Lofoty. Tu mamy Westerhallen na całej długości. I dzień dobry Państwu. Następny piękny dzień. Nyksund, Westerhallen półwysep się kłania, oczywiście uczestnicy. Tak jest. No i co tu dużo mówić, no znów się trochę namęczyli. Coś tam połapali, coś tam. Musimy spływać, bo już nie ma miejsca. Nawalili tego tyle, że to szok. Dwie godziny łapania. Masakra. No. Tak to jest, proszę Państwa. Piękne skreje. Chłopaki, jak tam, szczęśliwi? Zarobiście! Dobra. Tam druga łódź. Narzekają, że u nich nie bierze. Ale ci, co mówią, że nie umieją pływać, nie umieją pływać, bo woda za rzadka. Dobra, to dziękujemy na dzisiaj. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest znów rozpoczęta wyprawa. Pogoda dopisała. Jesteśmy na dwie łodzie. I krajobrazy nasze. Zwracamy już do domu. Jest pięknie. Chłopaki połapali trochę ryb dzisiaj. Piękne skreje. Połowy udane. Druga łódź płynie. Dobra, żegnamy się, do jutra. Dzień dobry Państwu. Nie możemy przeoczyć takiej pięknej pogody. Pokazujemy Nyksund w zimowej szacie. Najpiękniejsze miejsce, jakie może tylko być, to właśnie baza wędkarska. Tu jest wioseczka. Bardzo pięknie położona nad samym oceanem. Zachodzące słońce. Dzień się kończy.
Dziękujemy Państwu. Do Dzień zobaczenia. Dobry Państwu. Rozpoczęliśmy połowy w Nyksund. Nowa baza wędkarska. A jeszcze pierwszy dzień wypłynęliśmy. Pogoda była niemiłosiernie zła przez cały tydzień. Czekaliśmy, ale wreszcie się udało. Dwie godzinki połowów. Wracamy, bo zaczyna wiać. Pogoda jak na pierwszy dzień rewelacyjna. Od półtora tygodnia. Kolega macha wędką, może coś złapie. Jak na dwie godzinki połowów, to i tak nie tak źle. Parę pięknych skrei. Wystarczy na kolację i do octu. Także sezon ekstremalnych połowów skreja rozpoczęty. Zapraszamy i dziękujemy za przybycie. Dzień dobry Państwu. I w dzisiejszym dniu mamy zakończenie sezonu w Nyksund. Norwegię żegnamy do wiosny. Piękna dzisiaj pogoda. Chłopacy zadowoleni z łapania. Pomachaj ręką, że fajnie. Nie ma problemu. Jeszcze raz ostatnie spojrzenie na widoki. Już. Proszę bardzo. Połowy też nie najgorsze jak na ostatni dzień sezonu. Piękne 20-kilowe dorsze. Czerniaki. To co jeszcze mamy z przodu? O, jeszcze tu są dwie kisty napakowane. Także zakończenie sezonu udane. Dziękujemy ślicznie i żegnamy się do następnego roku. Do zobaczenia i zapraszamy. Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Nyksund, 11 września, koniec sezonu się zbliża, ale pogoda dzisiaj pięknie dopisała, krajobrazy jak zawsze przepiękne, piękne słońce, no i cudowne, spokojne morze, no i połowy dzisiejsze. Udane, jak zawsze. Piękne dorsze. Śliczne okazy. Co tu dużo mówić. Koledzy zadowoleni. Wszystko jest w porządku. I jeszcze raz nasze piękne krajobrazy Nyksund. Dziękujemy ślicznie. Zapraszamy z Kilem. Koledzy się męczą, kurwa. Patyki się wyginają. Zobaczymy, co to tam kolega złapał. Pięciu minut próbuje coś wyciągnąć. Czarnia taki duży, ładny, piękny. Powoli go ściągaj, musimy zobaczyć, musimy go zapiąć, bo jest lekko zapięty. Już go podpieramy. Czekaj, no film ci robię cały czas, bo że była przerwa. Proszę bardzo. No taki ponad 15 kilo. Spokojnie. Śliczna gnaga. No dobra. Dzień dobry Państwu. Znów wypłynęliśmy dzisiaj na rybki. Zobaczyć. Pogoda piękna. Zobaczyć co się dzieje na wodzie.
przyjeżdża nowa grupa, trzeba uwędzić parę rybek. Morze piękne, spokojne, ale tak to właśnie jest. Piękne widoki. No i dzisiejszy połów. Nie potrzeba nam dużo rybki do wędzenia. Parę sztuk, chyba z 10 jest. Także wystarczy. Piękne dorsze. Czekamy na nową grupę. Dziękujemy ślicznie. Zapraszamy. No, zobaczymy teraz. Może tym razem. Mamy jeszcze 30 metrów. I pięknie pracuje. Zobaczymy, co się złapało. Chodzi nam rybka tam na górze, musimy ją podciągnąć. Boczek złapany, duży, ładny, piękny, taki 20-kilowy dorsz. Szkoda go, proszę Państwa, odepniemy go, bo jest bardzo ładny, duży. Zabrzuszek łapany, rzeczy nieskaleczony, więc możemy go odczepić i puścić go wolno. Poczekaj, kolego. No, idź sobie. Płyń do domu. Podziękował i popłynął. Dziękujemy. Wszystkie powyżej 20 kg wypuszczamy. Szkoda takich okazów. Dziękujemy. I jeszcze raz piękny widok na nasze śliczne okolice. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Następny dzień w Nyksund. Piękna pogoda. Wypływamy na rybki. Krajobraz jak zwykle przepiękny. Aż człowiek chce się budzić. Coś pięknego. Ocean bardzo spokojny. Zobaczymy, co się będzie działo. Wypływamy. Później się zobaczymy. Dziękujemy, na razie. Dzień dobry Państwu. Witamy dziś ponownie w Nyksund. Morze bardzo spokojne. Wypłynęliśmy 3 godzinki temu. Wypłynąłem, bo jestem sam. Czekam na przyjaciół, którzy mają dojechać. Na razie mamy tylko przyjaciół w postaci mew. No, nie jest źle, morze bardzo spokojne. Choć bardzo duża mgła, nie widać lądu, troszeczkę Wyspa Królowej i troszkę Westerhallen na dole. No ale jak na 3 godziny połapaliśmy parę dorszy, więcej nam nie potrzeba. Wszystko jest ok. Także co tu dużo mówić. Zapraszam i czekam na Państwa. No hej. Stay with the boat. Stay with the boat. Jesus.